No hej, hej. Kolejny odcinek z Asasyna... Kurwa, jakiego Asasyna z Far Cry 4. I od razu mamy tu jakąś misję oko za oko. Żołnierze Armii Królewskiej przeprowadzili egzekucję ojca pewnego człowieka, miejscowego DJ-a, za to, że nadawał materiały... Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Spróbujmy w takim razie się zemścić. Where are they now? Still at the radio station. I'll show you on your map. After they shot him for speaking out against the king, they cut out his tongue. I'll take care of it. Ile twój ojciec miał? Zrobił swój główny cel wyznaczoną bronią. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wyeliminuj innych żołnierzy. Następnie zrób zdjęcie martwego celu jako dowód na wykonanie zadania. Kojarzę, były takie też misje. Tylko co ja tu mam zrobić? Bieżący cel, ale... Skąd ja mam wiedzieć, jaką bronią mam go zabić, przepraszam bardzo. Jakieś maski widzę są. Kupiłem sobie w ogóle mapy tutaj tych miejsc i popatrzcie, ile się kurde tych miejsc tu nasrało, ile tutaj dodatkowych rzeczy jest wszystkich do roboty. Tutaj w tej części akurat mało, ale tu gdzie jestem, to jest pełno tego. Dobra, walić to. Na razie jedziemy zrobić tą misję. A, to jestem w tej wyzwolonej wiosce, no właśnie. Zróbmy tą misję. Następnie jest tu jeszcze jeden taki, jedna stacja, jedna strażnica, którą można by też wyzwolić. No i można by tą w końcu misję dla Longiniusa odpalić. Chociaż mam wrażenie, że znowu tam nie będzie nic, tylko tak sobie pogadamy i tyle. Tutaj coś niby jest u góry. Może się zatrzymamy i zobaczymy. Co tu się tu dzieje, co? To jest pewnie jakaś jaskinia albo coś. A właśnie, jaskinia. Oko Jalunga. A, jakieś grzybki tutaj w ogóle są. Też śmiesznie. Prawie jak w Wiedźminie. Biały liść. Dobra, gdzieś tu można powskakiwać. Aha, i dwie skrzyneczki, tak? I co, to tyle? I notatki jeszcze to jakieś, dobra. Nauki Pagana Mina 3. Wszyscy żołnierze Armii Królewskiej w pełni służą społeczeństwu. Szanujcie ich szlachetne poświęcenie i każdy wydany przez nich rozkaz. Niech świat Pagana, bla, bla, bla. I co, to w sumie tyle. No to... Kurde, nie powiem, lokacja zacna. Totalnie nic w niej nie było. No możemy stąd wypierniczać. W takim razie i zrobić tą misję, którą mieliśmy. Tam coś widzę, ucieka. Dobra, wsiadamy, jedziemy. A, jakaś krowa chyba. O, dobra, walić to. Tam widziałem, jakaś maska się pokazuje. Też mniejsza z nią na razie. No, to wiecie, takie dodatkowe rzeczy to się później porobi. Znaczy, no, lokacje jakieś jak są, tak jak tutaj, to można owszem wejść zwiedzić, tak? Może akurat coś ciekawego się znajdzie. Szałas Oyama, czy tam Ojama. Tak, na szałas to całkiem, kurde, że tak powiem, ciekawie urządzone. No, a większość tam rzeczy to wiadomo, możemy sobie odpuścić. Synu, wiem, że martwisz się o moje bezpieczeństwo, ale jeśli my nie przemówimy, to nikt tego nie zrobi. Robi Reirana unikał armii przez lata, ale korzystał z ich częstotliwości i teraz został zagłuszony przez ich audycje propagandowe. Ja mam własne nadajniki, nie potrzebuję ich częstotliwości, by puszczać w eter fale Gandharva Rockin' Radio. Ludzie mnie potrzebują o jamie, ojciec. A, to tego, co go, ten, co go zabili, to napisał. No dobra. Tutaj jeszcze mamy coś. No, otwieraj. I może sobie kłada teraz weźmiemy, chociaż no w sumie samochód tu zostawiłem, a... Dobra. Kłada wezmę, dlatego że wygląda na to, że trochę tam pod górkę będzie jeździć, będzie jazdy, więc może kład się lepiej spisze. Jakieś stanowisko w ogóle widziałem. Szczeleckie. Strzeleckie. Dobra. To jestem. A tutaj mam po prostu broń, którą muszę go zabić. Wyjmij swój aparat. Co to jest to? To skorpionem mam go zabić, tak?
No tak wygląda, że to skorpiony mam to zabić. Dobra, spoko. Wyjmij swój aparat. Już wyjmuję, proszę bardzo. Tego gościa mam ubić, tak? Tam jest jeszcze następny. Chyba sika. Nie, ciągnie ciało. Z PM-u zabić dowódcę. Dawaj, wespnij się, wiem, że dasz rady. Może by tak rzucić tym tutaj? Oh shit! Dobra, strzał w głowę był piękny. Oh shit, 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 shit. Fuck. Dobra, się uleczę. Tutaj goś spadł, kurwa, czy co? Czekajcie, karabinek teraz. Czy ja tam właśnie mięso rzuciłem jakieś? Jakim cudem, kurwa, nie zginął? O, teraz, kurwa, umarł. Dobra, idźmy stąd. Gdzie ten jeden ziomek został? Spróbujmy zrobić tą śmierć z góry, czekaj, czy się uda. No, to była zwykła eliminacja. No dobra, walić to. Nie, to nie potrzebuję. Tu jest w ogóle jakiś martwy gość, możliwe, że to ten właśnie był. Co mam z nim zrobić? Przeszukać? Czy coś? Nie, chyba mam po prostu go zabrać stąd. Nie bardzo wiem, co teraz. Jaki ja mam cel? Jest tu jakiś cel w ogóle wypisany? Zrób zdjęcie celu. A, no właśnie. Zrobimy gościa trochę w chuja. I użymy tego gościa zaraz obok ojca. I proszę bardzo. Zdjęcie zrobione, tak? Tak zrobić zdjęcie. Proszę bardzo, oko za oko. To mają teraz razem wspólną fotkę pośmiertną. Dobra. Czyli tak, no to wszystko tutaj się ogarnęło. Tu mamy skrzyneczkę. Tam widzę jakiegoś psa, chyba zabił gość, ale to walić to. Dobra, nic więcej nie potrzebuję. Tutaj w ogóle tego gościa tak fajnie wyrzuciło. Tak, tak, dokładnie. Dobra, dalej tak. Tutaj, o Jezu, jak tego dużo się teraz nastrało. Po co ja te mapy kupowałem? Tu jakieś nieznane wielkie miejsce. Dobra. Chcemy się dostać do Longiniusa w końcu, bo to jest jedyna misja po prostu, która nam teraz została. Ale wszystko, że tak powiem, po kolei. Tutaj mamy jeszcze posiadłość Keta. To jest punkt, strażnica. Więc spróbujmy się tam dostać najpierw. Przejąć to i wtedy pojedziemy do Longiniusa. Po prostu cię tutaj, no, dosyć niebezpiecznie tu jest. O, tak bym to ujął. Więc może lepiej będzie po prostu na spokojnie sobie to poogarniać. Tu jest ta maska gdzieś, nie? Fuck. Ładnie wyrąbałem. Dawaj, 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 jedź. Tą maskę sobie też możemy ogarnąć. Kurwa, w jeziorze musi być, naprawdę. Okej, powiedzmy, że ją zniszczyłem. A, jakiś samochód w ogóle zanurkował. Czy ja też któryś, tam samochód jeden utopiłem przecież, nie? W tym jeziorku obok tego radiowca, tego Reja. A, dobra, kończy się powietrze, tak, tak, wiem, już wypływam. Strasznie słaby jest w pływaniu. Dobra. Dobra, jak premium otrzymujesz karmę. Dziękuję. Jedziemy dalej. Zrobiliśmy piękne kółeczko. Teraz ciśnijmy tam.
Dobra, jeden załatwiony. I drugi załatwiony. Oh shit, jakieś psy ubiłem, to celoty czy jakieś tam cyjany, kurwa. Cykorie, nie wiem, kurwa, jak się nazywają. Cyjony, o właśnie. Ale ich, kurwa, nie lubię. Następne wilki. No już te wilki są takie bardziej spoko. O, pamiętam gifa kiedyś widziałem. Coś tutaj... To w tym miejscu było? Nie jestem pewien. Nie, nie było tego wodospadu. To jak to było zrobione? No w każdym razie na mniej więcej takim miejscu gość stał na tym mostku, stamtąd jechali przeciwnicy, postrzelił gościa w tej ciężarówce. O, fuck, jebany orzeł, kurwa. Czy co to w ogóle było? Nie, czy to wilk wcześniej, czy... Czy to orzeł mi, kurwa, zaatakował? Co to miało być? W każdym razie postrzelił tutaj gościa w kierowcę ciężarówki. Ciężarówka zatoczyła kółko wielkie. A tam na tym jeziorku, tylko nie pamiętam tego wodospadu tutaj, ale tam na jeziorku był, kurwa, ten, jakaś łódka i ta ciężarówka zrobiła kółko i wpierdoliła się w tą łódkę i wybucha ciężarówka razem z łódką, załatwił wszystkich przeciwników. Ale nie jestem pewien, czy to było tu, prawdopodobnie, ale nie kojarzę tego wodospadu absolutnie. Może to akurat tak było skadrowane, że nie było go widać, a mniejsza z tym. Ale tak kojarzę, że w takim właśnie miejscu. Dobra, mamy miejscówę. No teraz tak, kurwa, jak mi tu znowu coś przyjdzie, jakieś gówno mnie zaatakuje, to się wkurwie. O, fuck. No to, żem kurwa dojebał. No to tyle było, czekajcie, przynajmniej wyłączę. No właśnie chciałem ten nadajnik, kurwa, wyłączyć. Ja pierdolę. No i zjebałem totalnie. No trudno. Się mówi. Jest jebany, kurwa, głośnik. Gdzie to, kurwa, jest? Tutaj. Te cyjony wyszły, kurwa. Jakieś. Nie wiem, czy tutaj nie uwolnił ich ktoś przez przypadek, bo chyba nie ja. Bardzo dobrze, cyjonie. Kurwa, pierwszy raz się na coś przydały te psy. Słyszę jakąś świnię w ogóle. Śmiesznie. Szanujmy. Kurwa, myślałem, że zrobię... O właśnie, eliminację. O kurwa, serio? Przecież... Szczylałem jak pojebany. No ale kurde, totalnie nie wyszło. Gość mnie zobaczył na samym początku. Nie widziałem go w ogóle. Dobrze, że przynajmniej tyle, że... No właśnie. To możemy sobie jeszcze raz to zrobić. Razem użyjemy łuku. Na razie wspinać się nie wspinam. Po cichutku idziemy dalej. No niestety jest ten, kurwa, ciężki gnojek. I słyszę gdzieś te cyjony. Tam przynajmniej jednego, nie? Spróbujemy go zaraz uwolnić. Przy okazji zobaczyć, czy nie ma jakiegoś skurwysyństwa tutaj. Jakiegoś, wiecie, jak to się nazywa, jakiegoś miodożera czy innego, kurwa, wilka. Dobra. Teraz tylko ten alarm, jakby mi się udało w jakiś sposób zniwelować. No to jest deska akurat, to nie. Myślałem, że tu już ten alarm widać. O,
A kurwa, więcej tu ich jest. Tam widziałem jeszcze jakiegoś? Albo mi się tylko wydawało. Rzućmy kamieniem tam gdzieś dalej. Dobra, nie zauważam, że to... Że to, który... ja zabiłem z łuku. Nie, nikogo nie ma. Idealnie. O nie, tamten mnie nie może zauważyć. Kurwa, oczywiście. Nikt mi tu nie będzie, kurwa. No niech was, chuj wam w dupę, kurwa, co za kutas, no. Musiał, po prostu musiał, kurwa. Dobra, dostał w łeb. Jak zwykle, kurwa, jak zwykle. To jest głupie, że jak już podejdziemy, to nie możemy zrobić eliminacji, jak nas widzi. Czemu? Przecież to powinno... No to nie jest Battlefield, ja wiem, ale kurwa, no... Przydałoby się. Ech. No, coś tam wybuchło w ogóle. Jakby ten samochód tak wybuchł, to by było spoko. Siedź. Dobra. No i pięknie, nareszcie, kurde, wyzwolone, super. 6/24, to jest zaledwie 1/4. 25% dopiero, kurde. Sporo tego tutaj jest, no ale dobra. Tutaj znowu jakieś misje, widzę, z celowniczkiem, ale... Czy ja wiem, czy ja chcę teraz to robić? Oko za oko znowu. Armii Królewskiej. No możemy zobaczyć, gdzie to prowadzi. Moglibyśmy to zrobić w sumie. Czekajcie, ten plakat tutaj zerwałem? Był plakat, nie? Ale nie widzę go, więc chyba musiałem go zerwać. Aha, tam sobie ktoś siedzi. Dobra, to i tak musimy do budynku wejść chyba. To musimy wejść tutaj. Dobra. To sobie sprzedamy. To sobie kupimy. Rabat 20% dostajemy. Dobra, weźmy tą misję. Chyba nam nie chce powiedzieć, ale spoko. I tak to ogarnę. To gdzieś jest tam przed nami, tak? Nie jest daleko, damy rady. Uj. Oh shit, zahaczyłem o jebane drzewo, serio? Chujowie się nie dało. Zahaczyłem o jebane drzewo, no. No też podejdę na tą skałę, kurwa. To w sumie tylko... Oh shit. To idziemy w sumie tylko po broń. Zaraz zobaczymy. Mówiłem, że ten łuk jest różowy, no. Dobra, zmienimy sobie broń boczną na to. Teraz musimy zabić dowódcę. Aha, pewnie są tutaj. Tu jest jeden, tu drugi. Niestety nie widzę nikogo. A, tam jest jeszcze jeden. Kurwa, no ludzie, jak mam tam niby podejść? Kiedy trafię w beczkę? Troszkę musieli się teraz wystraszyć.
Tylko kurde, że teraz podnieśli alarm, ale... O, pięknie, jeden załatwiony. Drugi załatwiony. Nie. Ciekawe, że mnie stąd zauważył. To jest kto? Muszę zobaczyć, kto to jest. Nie, to jest jeszcze jakiś inny ziomek. To nie jest ten dowódca. Bardzo ładnie. Gdzie jest ten pierdolony dowódca? Chyba kogoś widzę. Tam jest gnojek, dobra. Nie, wyciąg teraz to. Idę na tyrolkę, słuchajcie. To ja jestem słaby? Myślę, że to ty jesteś, chłopie, słaby. Tak, myślałem, jesteś słaby. No i zajebiście. Aha, musimy jeszcze mu zrobić zdjęcie. Nie ma sprawy. Ciap. Nie żyje. No i bardzo fajnie. Tu sobie pozbieramy. Dobra. Czy coś tu jest ciekawego do zebrania? No jest apteczka. O, apteczka jest zawsze w porzo. No i przydałby się jakiś teraz nam środek transportu, ale widzę, że coś mają, więc nie będzie problemu. Jedźmy, słuchajcie, do tego Longinusa nareszcie. Nie szczloj. Weźmy sobie terenówkę. Zatem jedźmy znowu, żeśmy stracili w cholery czasu na wszystko. Ale w końcu zrobimy jakąś misję. Nie martwcie się. Ja wiem. Zobaczmy sobie tylko przy okazji, o, jakieś umiejętności. Mamy 4 punkty. Weźmy coś. Kurczę, może tą eliminację z bronią krótką. To sobie wezmę. Przeciągnięcie. Natomiast po eliminacji złapać trzeba by przeciągnąć. Nie. Trzymaj się celu. Snajper z przypadku. Tu są miksturki, wszystko poblokowane. Daj ten snajper z przypadku, czyli można zwiększyć cenę przy strzeleniu z biodra. Okej, okay. Niech będzie. Ale w sumie tyle mamy. A jeszcze jedną chciałem zobaczyć, postęp. Tutaj misji kampanii wiem, że nie, ale nie ma tych kampanii, z misji z kampanii znowu jakoś bardzo dużo, 32, nie pamiętam jak było w trójce, ale no 10 już mamy zrobionych, nie? Niemniej jednak, no właśnie, dzwonnice, strażnice, okej, okay. Fortec jeszcze nie mamy. Mamy te misje, o właśnie, popatrzcie, uzbrojenie, umiejętności, wytwarzanie, to sporo już mamy. Zadania i czynności, to chciałem zobaczyć. No tutaj tak po troszeczku, ale popatrzcie, że tych zadań tutaj jest naprawdę sporo. Oko za oko, zabójstwo. Czyli tutaj trzeba zrobić zdjęcie, tutaj po prostu zabić po cichu. Polowanie, oczyszczanie, czyli... aha, polowanie, przeżycie, polowanie, zapasy, czyli mamy jakby 3 rodzaje polowań. Keriaski tydzień mody, coś tu ze słoniem będzie. Dostawy dla Złotego Szlaku, centrum propagandowe, to jedno zrobiliśmy. No to jest tego od cholery, jest tych małych misji, jak jest naprawdę w ciul. Dobra, jedźmy sobie. Trochę chyba tam będzie, zanim tam dojedziemy. Więc może spotkajmy się bliżej tam miejsca. Okej, okay, szybka akcja, słuchajcie. Siedź, ciężki tam jest, nie zauważyłem tego. Kurwa, znowu jebane cyjony, kurwo, głupia pizdo, jebana, zginął. Ale po prostu musiałem się wysłowić. Dobra, rabi, kurwa, absolutnie nie mam pojęcia, o czym mówisz. Czy to w ogóle był granat? To nawet nie był granat. Nie wiem, czym rzuciłem, kurwa, w ogóle. Dobra, to jeden. To drugi. No w każdym razie kolejne centrum znalazł, nie? No to spoko, ale kurwa... Nie wiem nawet, kto to kurwa jest. Dobra, jest. Teraz ten ciężki jeszcze został. Chciałem eliminację zrobić, ale widzę, że się też nie da. Dobra. Nieważne. Zabójstwo, przeszukaj porucznika. Który to z nich? Ten.
Zmacane, okej. Okay. Wydarzenie karmiczne ukończone. I oddawaj mi moje to, moją spluwę. No właśnie w ten sposób poprzednio straciłem ją. Po prostu przez przypadek. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie ten samochód. Idą, mówisz? No dobra. To baw się z nimi, ja muszę jechać dalej. Ja muszę w końcu zacząć coś robić z tych misji. Taka ta w ogóle wielka. O, i słonik. Wielka brama była. Myślę, że kiedyś w końcu uda się tymi słonimi troszkę pojeździć, bo jak na razie to tak tylko widzę, że są, ale nie mam okazji, nie mam po co, kurde. No nie będę teraz słoniem tam szedł. Fortece. Fortece to ciężko uzbrojone strażnice dysponujące większą załogą i potężniejszymi umocnieniami. No wiem. Zabrać znajomego do gry, jebaj go. Możesz również użyć swoich żetonów z pluf. No to tak pewnie zrobimy. Ja wiem, że forteca, jebać ją. Na razie nie mam na to czasu, na razie jadę na misję. To jest ta forteca, tak? Mapę mi daj, gro. Tak, to jest ta forteca, ale walić ją. Na razie idę jadę do Longiniusa, nie? Nie chcę Warszakota. Kota z Warszawy nie chcę, dziękuję. Wezmę sobie, nie wiem, z Krakowa. Jebać, naprawdę. To, o Jezu, jakie kurwa posiłki? Do czego? Przecież tam nawet kurwa nie podjechałem. Co to kurwa ma być? Ale bezsens jakiś. Ja chciałem do tego Longiniusa, ale widzę, że to kurwa z dupy mi pokazuje tą drogę. Totalnie z dupy. Siadam kurwa tutaj. Idę na piechotę, bo mnie wkurwili. A nie, czekajcie, można w ten sposób. Dobra, to zrobimy sobie tak. Widzę jakieś skrzyneczka jeszcze. Nie celuj cały czas z tej broni. Kurde, głupia gra. Kotwiczka, o właśnie. Jak tu się szło? A, R2 do góry. Przy wchodzeniu na kotwiczce L2 to jest schodzenie w dół, R2 wchodzenie do góry. Tutaj się dało dać analogiczny, wiecie, gaz i hamulec. Ale nie, kurwa, przy tym to nie. No, jak to się nazywa? Przy jeździe samochodem to kurwa nie, bo po co? Musieli na odwrót zrobić, tak? Bo się nie dało. Bo by nie wytrzymali. Szkoda tylko, że apteczki wszystkie zużyłem. Ja wam tu absolutnie nie pomogę. Trudno. Idziemy dalej, bo ten Longinus tu blisko jest. A gdzie są te misje, ten Y cały? A to jest jeszcze gdzieś dalej. Dobra, palić to. Idziemy. W ogóle znajdujemy się troszeczkę jakby nad tą świątynią, powyżej świątyni. No i dobra, znajdziemy tutaj tego Longiniusa. Ashrama Dami. Nie wiem, czym jest Ashrama, ale... O, jaki bardziej fajny. Takie były w trójeczce. Jak tu cudnie po prostu. Tam jakie górki fajne. I popatrzcie, jest ta góra, jest następna, za nią jeszcze jedna mniejsza, a później już wchodzi się na te wielkie. Dobra, idźmy do tego. Co to? To jest roślina? Serio, kurwa? Wygląda jak jakieś oblepione coś. No to do Longiniusa w takim razie. Nareszcie jakaś misja. AJ, my child. I was just thinking that we should work together. You and me. And now Providence has provided the means. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. That is solace. It means do what soldiers do best, even if it requires you to come to a godless country like this. As soldiers, we protect our people through our willingness to kill. No bo on jest chrześcijaninem przecież, nie? Guns, AJ! Guns! Without them, how else will we pass through the sea of trouble and calm the surging tides? Help me, AJ, and the Golden Path will receive their guns. Okay. Praise God, and the scales have fallen from the boy's eyes. There was a shipment leaving over the mountain by helicopter, but it went down. Mm-hmm. I need you to take this tracker and recover the shipment before the army gets it back. The Lord will provide you with transportation. What do you say? No, dobra, spoko, nie ma sprawy. Amen. Amen, to jest troszeczkę chyba rozbite. Now go! Go! Go, AJ! Przejebane, po prostu gość jest... Serio?
Czyli do Szerpy. To ten gość, co ja mam na tym jak kurwa jechać? No siema. Daj się w Himalaje. Aha, to jest jakaś taka misja gdzieś zupełnie inna. Himalaje kurwa, idziemy w góry, jebana mać. Fajnie. Nie spodziewałem się, jebany kurwa, jeszcze zrzucił ten. Znajdź maskę tlenową. I tak jestem po prostu ten. Getting close to whatever it is you need me to get. That is excellent news, AJ. Gdzie ja w ogóle jestem? Ja pierdzielę. But beware, when you reach the crescent, the Royal Army have likely dispatched men to secure the Chavez cargo for themselves. Break them down if you must. Was looking like a demon, AJ. Arbuda! Szkoda, że nie arbuza! Kozica kurwa górska. Jedna, druga, dziesiąta. Jezus Maria, co za klimaty w ogóle. Tam ktoś jest. Czekajcie, ten tutaj. To są kozice wszystko, tak? Dobra. Ja sobie załatwię tego gościa. O, dobra, mamy maskę tlenową. Jest lepiej. I od razu w ten sposób. Fuck you. Nie widzę go. Gdzie on kurwa? On stoi za ścianą jebany. Skurwysyn, no. Oczywiście, za ścianą stoi, ale chuj kurwa. Nie, a to tamto kurwa. Po prostu se... Stoi za namiotem i strzela jak pojebany. Kurwa, dobra, szkoda, że apteczek nie mam żadnych. Bo tu by to się w chuj przyda... Nie, zostawi moją broń. Akurat weźmiemy sobie karabin, może nie łuk. Jeszcze się podleczę. Przed będzie miał apteczkę. Nie wiem, czy da się tak znaleźć apteczkę przy kimś. Chyba nie, chyba trzeba mieć na to jakąś umiejętność, żeby się... Żeby w ogóle dało rady w ten sposób. Aha, i tleny sobie znajduję, tak? Dobra. Teraz wróćmy się tutaj. Gdziekolwiek tam miałem iść. Tu jest jakiś następny obóz albo coś. Ale nie ma to tamto, kanon kurwa nie zamarza, nie? Lokalizator przedmiotów. W strefie poszukiwania lokalizator przedmiotów jest automatycznie aktywowany. Lampka miga. No dobra, wiem o co chodzi, nie? Fuck. Nie, to chciałem wyciągnąć. Kurwa, wyciągnij broń! Jebaj się, kurwa, kundlu zasrany. Jeba na ciebie mać, suka was, kurwa, rodziła. To w sumie prawda. Nienawidzę, kurwa, tej pierdolonej fauny tutaj. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dam radę w Primala grać, jak tam w sumie jedyne to zabijanie, to kurwa zwierzęta. A, powiedzmy, że są tam jakieś inne plemiona czy coś, no ale kurwa. Przed chwilą mi pokazywał, że to tu. Teraz, że nie. No widzę, jest helikopter. Jakiś tlen znalazłem chyba. To jest jakiś ziomek. O, już to. Lokalizuj dostawę. Dostałem miejsce. No dobra, to idę. Już tu jest chyba najbliżej. No, są kamienie akurat. Czekajcie, nie ogarniam. Tu jest jedno. Tu gdzieś przede mną ma być. O dobra, jest. Sobie pojechali.
Ten został tylko. Gdzie ten ziomek upadł? Cholera jasna, nic tu nie widzę. Chciałem sobie tlenu, wiecie, dobrać. Tu dupa. Dobra, na razie mnie to wali, kurwa, że tu pika. Ja potrzebuję broń, bo tu jest, o właśnie, w chuj osób. Dobra. Jest jeszcze jakiś ziomek. Dobra, chyba nikogo więcej tu nie ma. O, amunicja, zajebiście. Czasami się pojawia na zielono, ale to w sumie nic nie daje. To sobie pobierzemy wszystko. Miło. Gdzież to... A, jest zlokalizowana. Aha, że przy tym kolesiu. Dobra. Już wszystko wiem, ale znowu nic nie ma. Jak zwykle pusto. Wy tu skąd, kurwa? No, pozbieramy to, co jest w skrzynkach gdzieś tutaj porozsiewane. Zatem, bo tych skrzynek już raczej nie przeszukamy nigdy. Więc jak jest możliwość, to weźmy. Dobra, dawaj ten skuter śnieżny. Jedziemy. Do tyłu. Niech to szlak! Kurwa, jebana dziura tam była. No ładnie. Mam nadzieję, że tu są jakieś checkpointy, że nie muszę tego od początku robić, ale chyba nie. Bo tu jest normalnie. Pozostaje dostawy. Dobra, możemy iść. Tak, jedno jest gdzieś przed nami. To są kozice, tak? Dobra, jebać je. To idziemy w takim razie tutaj. No pewnie w ostatnim miejscu możliwym będzie, bo to zawsze tak jest. No jest jakaś jaskinia, kurczę. Dawaj broń. Kurwa, łuk. Kazałem wyjąć łuk, to nie. Okej, okay, wilki jakieś umarły. Ten ziomek chyba. O, fuck, słyszę niedźwiedzia. Jebany miś! Kurwa cię mać, chłopie! Przecież ja nie jestem w stanie nic tu zrobić. Kurwa, podszedłem ledwo i o, niedźwiedź, machnął dwa razy łapą, umierasz, chuju. Ech, tyle było. No nic, no w każdym razie dowiedzieliśmy się, że tu nie. Teraz jak stąd, kurwa, wyjść? Spróbujmy tędy. Kiepane jaskinie. Dobra. Jesteśmy na zewnątrz. Tak to jest, jak człowiek chce być, kurwa, po cichu, nie? To nagle... O, kurwa, zwierzyna cię dopadła. Brawo. O, tlen znalazłem. Więc jak jest to, to jest... O, właśnie, to kotwica. Dawaj, dawaj, dawaj do góry. Ja wiem, zauważyłem, że kurwa lokalizator reaguje, ale ja bym chciał kurwa wskoczyć na to jebane kurwa skalisko, ale się nichuj nie da. A ten tylko, bez sensu. Niby tak ten sygnalizator przestał reagować na co tylko kurwa się da.
Bo to w sumie to pika kurwa non-stop. To mi nic absolutnie nie pomaga, ani nic nie daje. To jest też tak, taki kurwa błodzeje we mgle. To non-stop kurwa pika. Ja wiem, że sygnał ma być szybszy czy coś, ale to kurwa pika cały czas szybko. Słabe info po prostu mi to daje. Chyba muszę tam dać. Tam muszę jakoś zejść. Wypierdalaj, chuju zbolały. O, umarło. Gdzieś to jest. Chyba spadł na ziemię, dobra. Spróbujmy się opatrzeć jakoś. Ja tu próbuję zejść po linię, to jakiś kocur mnie kurwa będzie atakował. Co za gówno, no? Nie, kurwa, na dół. Ale mi się jebie cały czas to. Na dół, chłopie, na dół. O, właśnie, super. Odszedł. Teraz gdzie ten kotek? Tutaj, dawaj, zeskurujemy go, to przynajmniej będziemy mieli, nie wiem, może jakiś szalik se z tego zrobi albo coś. Śnieżna pantera. A teraz mi pokazuje, że to jest 52 metry nade mną. To bardzo, kurwa, ciekawe. Bo to przed chwilą pokazywało, że niestety, ale ten obszar znajduje się... wygląda na to, że znajduje się pod tobą, a tu kurwa ni chuj, w drugą stronę. W ogóle skąd ta pantera się tu wzięła? W sensie, on nie miał tu jak zaskoczyć. Aha, jednak na tym obszarze. Dobra, niech ci będzie. To jeszcze raz tu wchodzimy. A, czekajcie, jakaś krew tutaj leży. Czy jest? Okej, to wygląda, że to ten ziomek. Wypierdalaj, orle zajebany. Ci kurwa w przetrzepie ten jebany Cooper, to zobaczysz. Dawaj. Nareszcie. Wypierdalaj. Ileż razy kurwa będę z tym gównem się zmagał. Mamy tlen. Gdzie on kurwa, skąd on leci? Skąd on kurwa leci? Skurwysyn jebany! Nie mogę go kurwa dogonić tym. Teraz cię rozpierdolę. Już? Kurwo? No. Zajebiście. Jezus Maria, jebany orzeł. Jakie te zwierzęta są tutaj irytujące, to jest niesamowite. Słyszę jakąś kurwa następną panterę, zpierdalam stąd. Bo jest mega źle. A i co zrobisz kurwa, linę wyci... Jebana, ona skacze! Pojebane są te zwierzęta tutaj. Są mega pojebane. Jeśli jesteś pojebaną panterą, w dłonie klaszcz. Dobra. A teraz bardzo szybko musimy dotrzeć do punktu końcowego, bo za chwilę skończy mi się tlen. Zajebiście. Nie mam pojęcia nawet jak wyjść tutaj kurwa do góry. Skoro tu nie ma kurwa fizycznie wejścia. Że jestem w jakiejś czarnej dupie tylko. W tym momencie. Naprawdę jestem w jakiejś czarnej dupie. Przecież tu nie ma przejścia. Tam też jest zejście w kurwa w dół. Jak niby mam się tam do góry dostać kurwa. Nie marudź, Ajaj. Umrzesz tu w samotności. Bo chuja tu można zrobić. Pojebane są te Himalaje, w chuj mi się tu nie podoba, ja chcę wrócić do mojego Kiriatu, kurwa. Zjedź na dół. Na dół, kurwa, odczep się, zajebiście. Spierdalamy, spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj. Przez jaskinię, kurwa, niedźwiedzia, niech cię jeszcze, kurwa, niedźwiedź dopadnie i zajebie. Będzie też spoko, w chuj. Tlen. O kurwa, nareszcie, dobra. Teraz jakoś może tędy. Jakby tutaj był kurwa niedźwiedź, to wyciągnę karabin lepiej. No, tu jest ten wilk martwy, dobra. W ogóle czemu tutaj by sobie nie ściągnął tej... Ja wiem, że wysoko i w ogóle, że maski są potrzebne, ale w takiej jaskini to chyba się utrzymuje jakieś normalniejsze... Kurwa, gdzie ja jestem? Gdzie ja mam kurwa iść? Czy kogoś tu pojebało?
Wróć Longiniusa. No kurwa, staram się, ale zaraz umrę. Myślałem, że może coś tu jest. Kurwa, 100 metrów. Dojdziesz te 100 metrów, czy nie? Nie mam kurwa tego. Tlen, 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 tlen. No i tak mnie zabili. No miałem dwa wyjścia. Albo kurwa zdechnąć po prostu w chuj, albo zacząć do nich strzelać. A oczywiście na pierdolone zwierzęta zużyłem całą jebaną amunicję. Nie znowu widzieliście, jak to wyszło. Dobra, wracamy już do tego Longiniusa. Już nie, on się nie denerwuje. Czekajcie, bo... A, rzućmy granat. Chuja tu widać, nie? Nawet przeciwnicy nie chcą się za bardzo oznaczać. No, rzucił we mnie czymś. Masz, skurwysynu. Dobra. O, patyk mi się wbił. Ciekawe, kurwa, tyle tu śniegu. Co to w ogóle jest za element jakiegoś samolotu, kurwa, czy coś? Dobra. Idźmy stąd, w cholerę. Idźmy do tego Longiniusa. Tak, ja, siema. Nie będziesz wzywał pomocy. Kurwa. Oddawaj moją broń. Jeba koty. Ech, dobra. Idziemy stąd. Idziemy stąd, wypierdzielamy. Ale mi się tu nie podoba, naprawdę. A, to jest ten obóz, to wcześniej. Oczywiście, że będzie pełen, kurwa, gości. Bo jakże inaczej. Jebany helikopter, kurwa, tu podleciał. Szkoda, że to nie wybuchło wcześniej. W ogóle to był granat? Nie był granat nawet. Oh, fuck. Dobra, ktoś tam umarł. Jakby to był granat wcześniej, to nie byłoby tak źle. Dobra, tu był jeden. Tam u góry gdzieś widzę drugi. Niestety, ten ziomek racą wezwał ten helikopter. Chyba następny helikopter. Pojebało was, ludzie. Dajcie mi, kurwa, żyć. I znowu mam 100 metrów, kurwa, do tego Longiniusa. Nie ogarniam w ogóle. Umrzyj. I... Tu jeszcze ktoś będzie. Dobra. O, ty chuju. Dobra, tu jest jeszcze jakiś tlen. Jak daleko do tego kutasa? Nie wiem, czy to te metry to pokazuje tylko wysokość, kurwa, a nie dystans, bo już te 100 metrów to bym dawno przeszedł. Nie, no niby dystans, ale... Jakieś pojebane. A twoja maska jest, kurwa, gdzie? Trzeba by leczyć. Dobra, wracamy, chłopie, stary, kurwa, co mam zrobić, żebyśmy wrócili? A, dobra. Nareszcie, Jezus Maria, wracamy do Kiriatu. Nie podobają mi się te Himalaje. Ja pierdzielę, jak tu pojebana miejscowa jest. Surprisingly small box, as requested. I thought it was gonna be a weapons shipment for the Golden Path. That's why I went. And it is appointed unto men once to die. But after this, the judgment. They lied to you. You know this. People call it the circle of life, but life is built on a pile of bones. You eat, or you are eaten. Animals call it survival. Humans call it business. Mm-hmm.
Business, AJ. Terrible business. To są jebane, kurwa, diamenty czy coś. It killed the old me, the terrible me, one you would have called a warlord. Aha. That bullet, it made a hole in my skull that allowed the light of God to slip in, and I was baptized by the waters of Coca Falls. So those diamonds. Leviticus 17:11. For it is the blood that makes an atonement for the soul. These are remnants of my past transgressions. Each diamond is a sin, and my hands have committed many. And the weapons for the golden path? They will have them, and better. Go, tell Amita and Sabol they will be getting their weapons. And they may also want to know that the blue is preparing a large shipment of opium at the old tea factory. Wait, opium? Mm. Another terrible business, AJ. Now go and tell them, and when you are finished, come see me, for the Lord's work is never done. Ciekawi mnie, jak on mówi, że mógłbym go nazwać wataszką. Może nie kimś takiej rangi jak Pagan Min, ale powiedzmy taki was z trzeciej części. No ciekaw jestem, czy nie da się właśnie tego Longiniusa spotkać może w którejś innej części, poprzedniej części Far Cry'a. No raczej w jedynce to nie, znaczy w trójce to nie, ale misja do tego szlaku. Znowu tutaj będzie to, tylko jak się tu kurwa dostać? Klasztor, wszystko super, ale dlaczego tu nie ma jakiegoś szybkiego punktu podróży? Bardzo by się przydał. Trochę kurwa szkoda. Trochę bym się tu chciał przenieść. Do tego klasztoru. Dobra, czyli muszę tutaj. Ale słuchajcie, to już w następnym odcinku, dlatego że teraz. O Jezusie, jak dużo. Strasznie dużo żeśmy nagrali. Także to tyle na ten odcinek. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. Teraz zapraszam was jeszcze do klikania na karty. Macie tutaj Far Cry 3 oraz Far Cry Blood Dragon, które już ogrywałem. To są właściwie Far Cry, które już sobie ogrywałem na kanale. Poniekąd fajnie by było zagrać sobie Far Cry 1 i 2, ale raczej nie robić z tego serii, albo zrobić z tego jakieś takie parę odcinków dosłownie, żeby pokazać, o hej, gram w tą grę, nie? Ale raczej serii z tego chyba nie będę robić, ale fajnie było pograć w te pierwsze dwa Far Cry. Chociaż, no, one są nie najwyższych lotów, zwłaszcza dwójka ponad jest taka dosyć nudnawa, ale no cóż, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, hej!